Człowiek latami haruje, żeby sobie kupić jakiś samochód własny po wielu latach. A tu jakieś takie dziwne tablice. Co one są, przeterminowane czy coś? Nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Idę właśnie do urzędu. Może mi je wymienią na jakieś takie normalne. No patrzcie, jakie zżółkłe, dziwne. Kurde. Człowiek to ma zawsze pecha, nie? Zawsze drugi. Zawsze pod górkę. Zobaczymy, jak w tym covidowym całym urzędniczym piekiełku nam się uda. Na razie widzę, że tam osoby jakieś stoją. Zobaczymy. Tablicę nadal mam, ale wszystkie dokumenty wystarczyło wrzucić do urny. Powiem wam, te post-covidowe standardy całkiem mi się podobają. Przychodzisz, wypełniasz, wrzucasz i ktoś to zrobi za ciebie. Najlepszego, hej! Dzień drugi. Urząd Miasta. Miła pani zadzwoniła, że już nowe tablice są do odebrania. Ciekawe, czy też będą takie przeterminowane. Pożyjemy, zobaczymy. A po wymianie pójdziemy na kremówki. A raczej nie na kremówki, tylko na drożdżówki. Tutaj fajna piekarnia jest. Tamten budynek. Jak ktoś będzie kiedyś w Krakowie, polecam. Niedrogo, smacznie, ale czy zdrowo, kogo to obchodzi. Dobra, wymieniamy tablicę. Pięć minut później, no jednak jakieś przeterminowane. Nie wiem w ogóle. Zawsze drugi, zawsze pech, zawsze coś. O co chodzi z tymi przeterminowanymi tablicami? Lakieru im zabrakło, żeby to było takie białe? No ja nie wiem. No nic. A teraz idziemy po pączki. Normalny, tradycyjny chlebek. Dwa pączki z różą. No i tą kawkę białą. Dwa miesiące później. Kwity odebrane. I tradycyjnie idę jakieś słodkości sobie wziąć. Polecam. Cześć.